Czy dziś robimy też dyskusję? Będziemy mogli. Ja czat z wami zawsze. Popijam resztki yerby. Ale trzeba będzie więcej ogarnąć. Też bym opluł 2 złote w jego plus pykę bot synergia? Nie. Chociaż to W może działać. Ale wydaje mi się, że nie. Pike. Pike plus Tarik to jest to, nie? I dziękuję bardzo, Kazard. Nie wiem, czy czytać twój nick tak. Kuzard? Dzięki za donate. Jak chcecie czat, to zrobimy potem dyskusję po tej gierce, bo ile można grać? Która jest godzina? 3:08. Danielos, 2 złote. Jak działa to przegrywanie placementów, o ile się dobrze zagrało? Nijak, nie mam pojęcia. Nie wiem, o czym mówisz. Jak przegrywasz placementy, to nie dostajesz rangi i tyle. Dyskusja na jaki temat? Na każdy. Ja na każdy temat dyskutuję z czatem. Chociaż zaczyna mi się powoli nudzić temat polityki. To może coś innego ciekawego. To mnie leczy, prawda? Drugi hit. Tak mi się wydaje. Faktycznie jest lekki heal. Uuu, to bolało. Pierwszy proc, 32. Czat, tak niedocenioną runą jest press the attack. 32 damage'a, to jest bardzo dużo. To jest w tym momencie 5% HP. Tej. Akali pisała, że się mogę poddawać. O, fajnie, złapałem turret hita. Znaczy specjalnie to zrobiłem, żeby Akali łatwiej miała. Ej, to ma sustain na linii, nie? To jest dobre. Ja mogę spamować spellami, bo nie mam kosztów many. O, to było słabe. Wiecie, co bym zrobił? Oni kogo mają? Malphite'a w dżungli. Kurde, byli wszyscy do zabicia. Ale expa straciła Akali. Chyba. Nic tu nie zrobi. Szkoda, że nie udało się zabić tego. Chyba musiałbym mieć chyba mniejszy ping trochę. Oho. 1 za 1 w mgiełkach. Fuck! To był kill. Musiałbym tylko zresetować udatek. Czemu mówisz, Spele? Wiesz co, możesz sobie sprawdzić na szybko sam, bo w każdej gierce omawiałem. A nie chcę każdej gierki też zaczynać od tego. Here we go again. Natalia, 5 złotych. Za fajnego live, dobranoc. Uuu, dziękuję bardzo. Ej, ja to mogę zabrać. Dziękuję bardzo, Natalia. Ad hoc, 10 złotych. Ten tekst, która godzina? Przywodzi mi na myśl to pyta, która godzina? Zegarek mi stanął na niedobrze, a potem będzie Akali rano saksofonika, a robi się to tak.
Prawie. Jakbym umiał. Dzięki za donata. XYZ. Która godzina? A, podziękowałem za następnego donata. Okej. To było od Adhoka, ten tekst, która godzina? Przewodzi mi na myśl, to która godzina zegarek mi stanął najpierw tą noc. Ej, pierwszy raz to słyszę. A, dobra, okej. Ej, ja nie słuchałem paktofoniki. Jakby Q nakodało prezdia, tak, byłoby bardzo mocne. Zepsułem tą akcję, nie? Bo... Rzuciłem W przez tego. Zupełnie niepotrzebnie przez Reda. W sumie mogę o taką używać speli. Czereśniak, ty musisz mniej ćpać. Nie wiem, czy ma tu wizję. Ignite? No nie mów, że Ignite mnie dobije. No. Okej, okay, nice. Nie nakładasz dwa autoataki po Q? Nie jestem pewien. To się może liczyć jako drugi autoatak chyba nawet. Okej. Okay. O, muszę kogoś zmieniać miejscami. I chyba jest ok. Są kontry na Viego. Ciężko mówić o kontrach, bo on jest planowo junglerem, co nie? Czy jak weźmiesz pasywę, to możesz użyć ulta drugi raz. Tak, dokładnie tak. Dopóki jestem w pasywie, to zawsze mogę wyjść, jakby R-ką mogę wyjść z pasywy. To chyba mogę zrobić nawet przed szóstym levelem swoją drogą. Że mogę używać R-ki przed szóstką. Może tam powinienem? Chyba przepcham tą falę. Jaka przeglądarka moja? Nie wiem, czy odpowiedziałem. Chyba nie odpowiedziałem wtedy. Co sądzisz o tej postaci? Silna czy słaba? Silna się wydaje na razie. Dziękuję bardzo za donata. Dzięki za zostanie patronem. Janek, 2 złote. Ej, jest nas ponad 1000. Zostawcie łapkę w górę, nie bądźcie sknery. Dzięki Janek za donata i za przypomnienie. Jej! Okej. Przeglądarka Vivaldi, bo dalej nie odpowiedziałem. Dobry damage. Dobry damage. Adhok, dzięki wielkie za nie dość, że donaty dzisiaj.
Rzucałeś spory, to jeszcze patronika ulepszyłeś, dziękuję bardzo. Chyba zaczekam tutaj. Nie chcę się cofać, dopóki jeszcze nie mogę czegoś kupić do Krakena. Zmisowałem. A Lisin nie zerkował. 2 złote. Może tym razem uda się uzyskać odpowiedź. Jaka masz przeglądarkę, przyjacielu, i Vivaldi. Dlaczego akurat taka? Fuck! Zresetowany miałem. Wesnąłem się w Q. Vivaldi, dlaczego taka? Bo jest najlepsza. Jak ktoś tak, ma dużo fajnych opcji, ale większość ludzi, dużo osób nie skorzysta z niej, nie? Z tych opcji, bo są czasami dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Co z Operą GX? Opera jest drugą najlepszą przeglądarką, moim zdaniem. Opera jest bardzo fajna. Naprawdę. Dla większości ludzi tak naprawdę myślę, że Opera będzie najlepsza. Jest trochę ładniejsza, ma jakieś tam dodatkowe opcje. Co oni robią? Jest szansa, że robią Drake'a? Nie. Fuck. Prawie. Tak mało zabrakło tutaj. Tak mało. Fuck. Ej, Kraken jest fajny. Czy nie wiem, czy on się nie nakłada, czy to faktycznie nie jest to jest podwójny hit na Q. A co jeśli bym Ginso poszedł w takim razie? Kraken, Ginso i nawet tylko tyle, nie? Podkryta, nic więcej. Doskok ma zawsze taki sam zasięg? Okej, to jest useful informacja. Nie wiem, dlaczego zakładałem, że... Czarny rudy. 5 złotych. Zagrasz kartusem, proszę? Nie, dzisiaj nie zagram. Sorry. Dzięki za donate'a. To nasz team spuszował? Coś innego muszę porobić. Na topie spuszowali wtedy, okej. Gdzieś zniknęła mi Akali. Nie zdążyłem uciec z W. To Ewiego przypomina mi ulta Chiany, bo jest podobna animacja. Może być trochę podobna, ale z tym, że po terenie się rozchodzi. Ale to w ten sposób to każdy ten będzie podobny spell, co animacja na nim się
wiesz, po krzywej terenu jakby przenosi. Największym plusem jest to, że Riot wprowadził nową mechanikę. No, no jest to gdzieś tam, powiedzmy, nowa mechanika. Ja w dalszym ciągu myślę, co mogłoby być dobre na Viego, ale nic mi nie przychodzi do głowy. Rise, Cassiopeia. Wydają się spoko. DPS-y takie, które mogą go zatrzymać w miejscu. Ja to, boli mnie to, że nie mam podejścia, nie, do Akali. Łatwo ją sklikać, ale trzeba najpierw jakoś w dłuższą walkę wejść. Lee Sin. Czekaj, Lee Sin! Dzięki, mordo. Nie zmarnuję tej okazji. Zademonstruję arkę? To była arka. Czy on mnie zabije? Chyba tak. Nie wiem, czy mogę się obrócić, nie. Kurwa, tak myślałem, czy może mnie zabić, Malphite, że może go wykajtuję dookoła wieży. Jeżeli nie dostanę z jego E, to że może nie zginę, ale... Co ja, no myślę, no mówię, myślałem, że go dookoła wieży wykajtuję. Tak, głupie to było. AP Głaz jest OP? Nie, nie jest OP, nie jest taki mocny bardzo. Chciałbym mieć tyle szczęścia, co ty w gierce? Oj, nie chciałbyś. To nie jest kwestia szczęścia, mordo. Jak masz mniej CS-ów o 40, jak ja roamuję cały czas. Ja to tyle razy miałem. Czyli w zasadzie to jestem znany z tego, że mi uciekają cały czas na lowku ludzie. Nie ucieka. Ładnie, ładnie. Mogłem skakać na nią. Nie wiedziałem, że się odpali zerką. Chyba chcę zrobić Drake'a teraz. Z Q można przez ściany? Nie. Ale Q to jest atak mieczem, nie? Ale on nie ma dasza przez ściany. R-ką można tylko. Z jakiej firmy sprzęt treningowy polecasz? Czekaj, o czym ty mówisz? Ej, czy... Zastanawiam się nad startowaniem z R-ki. O kurwa. Nie wierzę. A ta R-ka była kreatywna, nie? Kreatywna. Chyba trzeba zaczynać od R-ki, takie inicjacje. A W zatrzymać na ten, na follow-up. Q, czy Q się liczy jako drugi autoatak? Nie. Ale jak trafisz kogoś, kto był trafiony Q, to robi dwa autoataki w jego. Petexus, dzięki za patrona. To będzie ciężki champion?
Bo ja wiem, chyba się nie zgodzę. Prowler Scro, myślę, że Prowler Scro faktycznie. Tanki buildy nie mają na nim sensu, dlatego że jak przejmujesz przeciwnika, to tracisz swoje statystyki. Także nie opłaca się na nim w ogóle robić statystyk defensywnych, nie? Kurwa, i nie rzuciłem autoataku. I to jest też takie śliskie. Bo z ciężkich rzeczy, na przykład teraz miałem R-kę, jak byłem z Samirą. Powinienem R-kować. To nie jest ciężkie, po prostu powinienem R-kować, nie? To jest mój błąd totalnie. Ja nie wiem, o czym ty Akali piszesz, ale proszę, przestań, trochę cringe. Zawsze mogłeś zatrzymać ulta. A, już nie miałem W, ale tak. Strasznie mały zasięg majerka. No tak, ale jak doliczysz, mały zasięg na dash, ale jak doliczysz damage, to trochę większy. A chyba wystarczy, że przeciwnik jest w tym. W obrębie tego większego. Strasznie tą gierkę zraczyłem. R-ka liczy raczej moja AD. Gangbang robił. O, ładnie, ładnie. O, nieładnie. Bardzo nieładnie. O kurwa. No i zmisowałem W. Ale też powinienem na MF-kę skakać. Nie opłaca mi się składać. Ej, botrk jest broken. Trzeba iść pierwszego botrka. Tylko 1000 damage'a zrobiłem z Krakena. A na botrku każdy hit będzie nakładał te 10 HP dodatkowe. 10%. Razem 16. Krótkie ma cooldowny? Tak, ma krótkie, to prawda. Mogłeś flesza? Jakiego flesza? To, że mam flesza, to nie znaczy, że mam flesza... Okej, okay, cringe. To nie znaczy, że mam flesza wykorzystywać, nie? Tak. Poza tym nie wiedziałem, czy Malphite Merkę. Wtedy nawet lepiej nie używać tego flesza. Tam była MF-ka? To nie MF-ka. Fuck. Widzieliście damage? Abi, 2 złote. To jest taki Sylas V2, tylko zamiast kraść ulti, to kradniesz wszystkie spell. No tak mało Sylas. Naprawdę? On zaczyna od R-ki i może mnie ten? Nie fajnie. Mało Sylas, bo Sylas jest bardziej burst casterem, a to jest fighter. A to, że kradnie spele, to jest mało. To nie jest jego charakterystyka za bardzo, nie? Tak, duch to jest pasywa. To, że mogę zbierać te duchy. Taki problem, który możecie widzieć już, który się pojawia. Jeden. Nie opłaca się składać na nim defa, bo jak przejmiesz ducha, to masz jego statystyki. Dwa.
jest strasznie squishy. I jak połączysz te dwie rzeczy, to się tak kończy, że Malphite na przykład mnie one-shotuje, nie? Że ma słabe strony jako champion. Wydaje mi się, że idzie tutaj. Nie idzie? Chyba nie idzie. Myślałem, że MF-ka tu będzie szła, wiecie? Z Gale Force'em grało się o tyle fajnie, że jest gap closerem dodatkowym. To jest dobre. Można skombować flasha z W. Można skastować W i się sflashować. Tak działa to. Pokażę to tutaj. Na przykładzie. Okej. Okay. Rozminąłem się z nim. O, tu jest. Miał być tutaj. Ej, nie wiem dlaczego taką dziwną drogą szedł Brand. Riski. O kurwa. Zerkowałem. Jakbym zachował R-kę, nie? Nie wiem nawet, czy to kwestia opóźnienia, czy... Bo nie jestem pewien, czy ja zerkowałem po tym, jak on zoniował, czy przed tym. I był ping, nie? A, niewidzialność utrzymuje się bardzo długo. Tak, to prawda. Dalej nie ogarniam R-ki. Teleportujesz się do miejsca. Zadajesz damage jednej osobie, resztę odrzucasz. No i mechanizm resetu. Jak jesteś w czyimś ciele, to wtedy za darmo jakby masz to. Że... Bez cooldownu. O, powinniśmy ich pogonić, kurde. Go, proszę. Ładnie. I patrz, przejmuję kolejną osobę i mogę erkować dalej. O, w ogóle to jest ciekawa gra, bo patrzcie. Jest straszny młyn, co nie? I... Mam mało fragów. Więc to jest jakby... Poprzednie dwie gry było oro, a tutaj możecie zobaczyć, że na przykład jak nie skaczę cały czas po różnych pasywach, to że jest... Jak wygląda wtedy gra tym śmiesznym czempionem. Dobra, mam Ginso, team, uważajcie proszę. Guardian chyba będzie dobry. Jak tak o tym myślę. Tiamat. Ale jest silny? Tak, jest całkiem mocny. Pasywa to jest, że się zamieniam w kogoś. Gra tym czempem jest gejowa? Sam jesteś gejowy. Ani trochę nie jest gejowa. Wchodzenie w inne osoby jest alfa. Jest przeciwieństwem gejowości. Nie, Q chyba nie spowalnia. No pewnie.
Oni tu idą? Niemożliwe. Proszę, erkuj, erkuj! I nie zdążyłem zerkować. Nie można używać erki od razu, to jest drugie ograniczenie. Jakbym od razu zerkował, zabiłbym prawdopodobnie. Fuck. Ej, ale ten, potrzebuję tego GEA, bo efekt GEA chyba będzie, nawet jak będę zamienię się z kimś. Ale strasznie jestem squishy. Zamieniłem się... Chociaż MFK ma 10-1. Ej, to będzie ciekawe, jak nam się uda wygrać na 10-1 MFK. O, nie wiem, czy nie przesadził Mordekaiser, że z taką wczesną erką. Mógł trochę czasu dać. O, niedobrze. Jednak dobrze, zajebiście. Baran. Z widzami. Gierki. Szkoda, że nie dwie... MFK powinienem targetować, bo MFK jest strasznie nafidowana. Lee Sin. Patrz na pingi. Okej, okay, dobra, nice. Bardzo ładnie. Tak naprawdę przydałaby się taka mechanika, żeby był nieśmiertelny, jak zmienia duszę. 20 zł. Siema, widzę, że chyba dobre wujka masz, jak codziennie stream w Noxy. No, staram się jak najczęściej streamować i dzięki wielkie za donatika. Powiem wam, że dzisiaj na przykład było późno, nie? Jak odpalałem streama, ale ostatnio jak sobie nie odpalę streama, to mi czegoś brakuje autentycznie, nie? Tak siedzę, no nie wiem, jest myślę północ, myślę, kurde, tak późno, nie odpaliłem streama. Trzeba iść spać, ale nie, jak zasnę? No nie zasnę. Jeżeli to nie jest miłość do widzów, to ja czat nie wiem, o co chodzi. Że dobre wujka masz, jak codzienne streamy w nocy. Znaczy niewiele zrozumiałem z tego donata, bardzo doceniam, ale to dużo jest chyba do własnej interpretacji, tak jak na składnie patrzę. Ale dziękuję bardzo, kakaowy włamywaczu. Widzę, że dobre wujka masz, jak codziennie streamy w nocy. Także faktycznie sam trochę interpretowałem. Co daje E, że maksujesz drugie? Maksuję E drugie dlatego, że cooldown mniejszy. A na W się zmienia tylko damage. Cooldown się w ogóle nie zmienia. No ja pierdolę. Chłopaki! Nie. Najgorzej. Co to miało być? Dlaczego 4 osoby dały się zlutować? Aha, wujek to amfetamina. Przepraszam, ja jestem wolny w slangu i w wielu innych rzeczach. Że dobre wujka masz jak codzienne streamy w nocy, okej. W nocy miało być. To miało być codziennie stream w nocy, a nie w nocy. Ale tryhardy puszują. A, chyba będzie dobrze. Nie. Miniony podeszły. To nam utrudnia. O, dobrze. Nice, Jean. Patrzcie, jak stół się obrócił. Nie, stoły. Jak stoły się odwróciły. Tak brzmi to powiedzenie.
Ale się ganiają. O mega. Widziały mnie tutaj. Chyba będziemy musieli ich wyciągnąć jakoś. Z dobrych newsów, to nawet nie musimy... Nie musimy nic robić. Wystarczy, że nie będziemy się zbiegali w jedno miejsce i będzie w miarę okej. A tu ciekawe. Może siąść jakiś bejcik. O? Jednak nie o. O! Dobra, zjebałem ja. Ale mamy teraz dużo lepszą sytuację. Szkoda, że Jin pomisował. Myślałem, że Jin posprząta tutaj. Bo miał te R-ki trochę na tym ustawione. Ale zepsułem tu akcję. Teraz ja dałem się zerkować. Chciałem, ja już byłem gotowy do tego, żeby łapać jakąś Akali czy coś, ale... Czy polecasz tę szafę? Tak. To jest dobra szafa, polecam tą szafę. Co ja mogę kupić, co mi pomoże? Tak, żeby nie ginąć na combo. Witsenda? Mam 1900 HP tylko. Oj, niedobrze. O kurwa. O, dlaczego? Dlaczego to było w ogóle organizowane? Dobrze, że zabijają, ale... Okej, pozabijali wszystkich. Ej, ale to nie powinno tak być, nie? Było zbyt risky. GA kup? Myślałem nad tym GA, ale... O, cześć. Easy. Tak, no ja wiem, to było close tak naprawdę. I to tak mocno. Wiecie, co jest niedobre? Ładnie. Graszka, 10 złotych. Dawid, a ciepło tam masz? Pozdrawiam cieplutko, mniej niż 3. Czekaj, co? Nie jestem pewien, czy rozumiem. Ale tak, mam tam raczej ciepło. O, okej. Kurde, postacie mi się pomyliły. Ej, byłem pewien, że gram tą. Że mam MF-kę. Ile ma zasięg autoataku? Czekaj, już sprawdzam. 225. Czyli więcej niż typowy Melas. Bo melasy mają od 125 do 175 zwykle.
Ale gadaliście o kontrach, nie? I wydaje mi się, że a propos kontr, Malphite pod AP jest całkiem nie najgorszą kontrą. Czyli idąc tym tokiem rozumowania dalej, dobre będzie na jego ten. Faktycznie się drę strasznie. Jak muzyka się wyciszyła. Ja tak gadam przez muzykę głośno chyba. Dobre będzie na niego burst damage. Co nie? Tak jakbym miał próbować na logikę ugryźć temat.